Cześć, w dzisiejszym odcinku test Xiaomi Redmi Note 5. Podejrzewam, że na świecie jest dosłownie garstka ludzi, którzy ogarniają tak naprawdę o co chodzi w nazewnictwie rozlicznych średniopółkowych smartfonów od Xiaomi. Niestety w całym tym rozgardiaszu nie ma wielkiego porządku i wyjątkiem nie jest Redmi Note 5, ponieważ właśnie tak nazywa się na niektórych rynkach sprzedawany w Polsce Redmi 5 Plus. A żeby tam Redmi 5 Plus nie mylił się z naszym Redmi Note 5, występuje w wersji z dopiskiem Pro. Na pewno jednak to właśnie urządzenia z serii Redmi Note oznaczone kolejnymi cyframi dość powszechnie uważane są za udane smartfony, dostępne za bardzo dobre pieniądze. Najnowszy z modeli nie wyróżnia się jednak specjalnie, jeśli chodzi o design. Być może to kwestia podejścia, po co zmieniać skoro działa, a być może cięcie kosztów. W każdym razie, Redmi Note 5 jest bardzo podobny do Redmi 5 czy Mi A2. Front wypełnia ekran o proporcjach 18:9 z zaokrąglonymi rogami, przykryty szkłem Gorilla, a przestrzenie nad i pod nim są mniej więcej takie same. Aluminium w poprzednich generacjach raz bywało więcej, raz mniej, tym razem jest go mniej. Metalowa jest centralna część plecków, choć nie oburzam się jakoś specjalnie, plastiki powyżej i poniżej w czarnym wariancie są dobrze dopasowane kolorystycznie i wydają się być solidne. Z tyłu Redmi Note 5 od Redmi 5 Plusa można odróżnić po podwójnym aparacie, chociaż ciężko nazwać to, jak wygląda oryginalnym. Jego ułożenie i kształt zerżnięto z iPhone'a 10. Na duży plus jest to, jak pracują klawisze. Powiedziałbym, że klikają perfekcyjnie. Są jednocześnie i mięciutkie jak kaczuszka i twarde jak Magda Gessler. Doceniam także to, że w zestawie znalazłem elastyczne silikonowe etui, które co nieco zabezpiecza mocno odstający aparat. Powiedziałbym też, że urządzenie dobrze leży w dłoni, mimo stosunkowo dużego rozmiaru i sporej wagi. Całościowo Redmi Note 5 mnie nie zachwyca, ale to estetyczny sprzęt i do tego dobrze wykonany, czegóż więcej w tej klasie oczekiwać. Ekran ma niecałe 6 cali, jeśli ktoś chciał być bardzo precyzyjnym, to dokładnie 5,99 cala. Rozdzielczość to 1080x2160, a to oznacza, że ostrość wyświetlanego obrazu jest świetna, dzięki gęstości na poziomie 403 piksele na cal. Matrycę wykonano w technologii IPS i oceniam ją pozytywnie. Na plus są kontrast, maksymalna jasność i kąty widzenia. Dobrze wypadają także kolory. Są nasycone, ale nie wydają się być przesadzone. Po prostu przyjemnie się na nie patrzy. W ustawieniach można zmienić ich temperaturę barwową i zwiększyć kontrast. Jest także filtr niebieskiego światła oraz dioda powiadomień. Na mój gust nieco zbyt ciemna i zbyt mała, ale doceniam, że o niej nie zapomniano. Smartfon pracuje na 8-rdzeniowym Snapdragonie 636, w którym 4 rdzenie są bardzo wydajne i to są rdzenie taktowane zegarem 1,8 GHz, 4 rdzenie są powiedzmy postojowe i taktowane zegarem 1,6 GHz. Grafika to Adreno 509, w moim testowym wariancie są 4 GB pamięci RAM. Wypada odnotować, że to wreszcie poprawa w stosunku do Redmi Note 3. Czwórka miała bowiem słabszy układ niż jej poprzedniczka. Dobrze, że znowu do serii zawitał w aspekcie wydajności progres. I trzeba odnotować, że to co znajdziecie na pokładzie Redmi Note 5 to solidny średniopółkowy zestaw. Taki sam znajdziecie na przykład w Asusie Zenfone 5, w benchmarkach Xiaomi wypada bardzo podobnie także do Samsunga Galaxy A8 oraz dużo lepiej niż A6 Plus czy Huawei P20 Lite. I na szczęście bardzo dobrze zachowuje się także na co dzień. Na otwieranie aplikacji nie trzeba czekać, przełączanie się pomiędzy nimi jest płynne, nie zdarzają się dłuższe zamyślenia czy spowolnienia. Jeśli jakaś animacja miałaby się przyciąć, to sporadycznie i to raczej wyjątek niż reguła. Z szybkości działania Redmi Note 5 jestem bardzo zadowolony. Mój testowy wariant ma 64 GB pamięci, z czego dla użytkownika dostępne jest około 50. Zwracam przy okazji uwagę, że dostępne są także inne wersje i jest hybrydowym dual simem na karty w formacie nano. Redmi Note 5, którego trzymam w dłoni, pracuje w chwili obecnej na Androidzie w wersji 8.1 i tutaj należy się pochwała, dlatego że producent nie zawsze dbał o to, żeby sam system był najnowszy, wszak i tak jest przykryty bardzo charakterystyczną nakładką systemową MIUI. Ona tutaj występuje w wariancie 9.5. Natomiast jak zawsze, również i teraz muszę zwrócić uwagę na to, że jeśli kupicie telefon gdzieś na przykład w Chinach albo z mniej oficjalnego źródła, możecie go dostać z zupełnie innym softem i w takiej sytuacji system trzeba będzie sobie wgrać samemu. A w nakładce MIUI moc jest silna. Można ją na wiele sposobów personalizować, na poziomie motywów, animacji czy układu klawiszy funkcyjnych systemu. Można z tych ostatnich zresztą zrezygnować i sterować urządzeniem przy pomocy gestów, choć one nadal nie są 100% płynne. Można także skorzystać z wielu dodatkowych aplikacji, takich jak kompas z poziomicą, panel sterowania, czy skaner rozpoznający kody QR, wizytówki oraz dokumenty. Redmi Note 5 można wybudzić dwuklikiem, żeby podejrzeć godzinę, lub przyłożyć palec do skanera linii papilarnych na pleckach, żeby telefon odblokować. I zauważam, że dzieje się to niemal błyskawicznie, Xiaomi wywaliło stąd wszystkie zbędne animacje. Czytnik pozwala też zablokować dostęp do wybranych programów, gdyby ktoś chciał. Jeśli poczulibyście się zaś przytłoczeni rozmiarem ekranu, można skorzystać z trybu jednoręcznego. Da się także podzielić ekran na dwie części i używać dwóch aplikacji naraz, a kompatybilne programy, np. mapy, można minimalizować do rozmiaru małego pływającego okna. O funkcjach i możliwościach MIUI mógłbym mówić jeszcze bardzo długo,
ale bardzo staram się powtarzać jak najmniej. Jeśli widzieliście moje poprzednie recenzje smartfonów od Xiaomi, wszystko o czym w nich mówiłem jest adekwatne również tu. Mnie w interfejsie Xiaomi nie brakuje chyba niczego. Tym bardziej, że producent zadbał także o swoje własne aplikacje do obsługi multimediów, przemyślane i niewymagające zamienników. To, co słychać na słuchawkach, jest wspierane przez korektor o wdzięcznej nazwie ulepszanie dźwięku Mi. I mi się podobało to, jaki on daje efekt. Musiałem wprawdzie pogrzebać w nim nieco dłużej, ale rezultat końcowy jest na plus. Na plus także to, że działa we wszystkich aplikacjach, nie tylko w seryjnych. Nieco słabiej, ale nie słabo wypada głośnik zewnętrzny. Mógłby być bardziej donośny i mieć lepszą barwę, ale żadnych dzwonków na pewno nie przegapicie. Xiaomi Redmi Note 5 wyposażono w podwójny aparat fotograficzny, to ostatnio bardzo modne. Główny moduł ma 12 megapikseli, przysłonę 1.9 i jak chwali się producent, duże piksele. Ten dodatkowy służy zaś rozpoznawaniu głębi, ma 5 megapikseli i przysłonę 2.0. Na pokładzie jest też detekcja fazy i podwójna dioda doświetlająca. Interfejs występuje w najnowszej dla smartfonów Xiaomi wersji. Jest więc podzielony na przewijane zakładki. Nie zgadniecie, tak samo jak w iPhone'ach. Tryb główny, czyli aparat, ma po lewej stronie skróty do lampy, HDR-u działającego skutecznie także w automacie, filtrów i dodatkowych opcji. Tu znajdziecie na przykład inteligentne upiększanie, sprytną poziomicę podpowiadającą za rysem kadru horyzont, tryb nocny oraz wybór scen. Telefon potrafi rozpoznawać je sam, ale można je sobie także wskazać, jeśli uważacie, że się myli. Tutaj jest także zębatka prowadząca do ustawień. Jak zawsze polecam zainteresować się opcją retuszu. Pozostałe tryby to portret z rozmywaniem tła, kwadrat, panorama oraz ręczny. Niestety, nad czym boleje me serce, pozwalający zmienić jedynie ISO i balans bieli. W kwestii jakości zdjęć jest dobrze, ale nie ponad przeciętnie. Telefon na pewno mogę pochwalić za efekt całościowy, bo foty są przyjemne w odbiorze, ale jak zacząłem się im przyglądać w pełnym rozmiarze, to jednak szczegółowość mogła być lepsza, szumów jest sporo, a rozpiętość tonalna nie zawsze wypada tak, jakbym chciał. Naturalne barwy albo będą się podobać, albo nie. Ja na pewno używając telefonu podkręciłbym sobie saturację, co by nie było tak blado. Ale oczywiście to jedna z tych rzeczy, które da się także ogarnąć już po pstryknięciu zdjęcia w dowolnym edytorze. Sztuczne bokeh wypada nieźle, ale oczywiście ciągle jest sztuczne i wprawne oko od razu to wychwyci. Efekt, jaki daje HDR, jest zaś subtelny, czyli dokładnie taki jak lubię, nieprzesadzony i wyglądający zupełnie naturalnie. A po zmroku telefon niestety poddaje się bez walki. Mnóstwo kadrów wyszło mi rozmazanych, na części widać kosmiczne ziarno, bo smartfon na siłę rozjaśnia ujęcia i tylko jakieś 30% fot mogę w jakiś sposób wykorzystać, nie wstydząc się efektu końcowego. Cóż, całościowy aparat oceniam na jakieś 4 z plusem. I czuję się trochę zawiedziony, że wcale nie jest zauważalnie lepszy niż te w Redmi 5 czy 5 Plus. Ale z drugiej strony zauważam też, że wydźwięk mojej oceny jest taki, a nie inny, bo Redmi Note 5 w wielu aspektach wydaje się być telefonem znacznie lepszym niż wskazuje jego cena. W kwestii fotograficznej nie jest, więc moje oczekiwania były na wyrost. Aparat na froncie ma 13 megapikseli i przysłonę 2.0. Jest także HDR w trybie auto, a na kilku polach wspiera go ponoć sztuczna inteligencja. Powiedziałbym jednak, że na selfiakach widzę więcej sztuczności niż inteligencji i nie ze względu na fotografowany obiekt. Upiększanie nie bierze jeńców, cerę na zdjęciach mam gładką jak Joanna Krupa na okładce Gali, ale poza tym jest ok. Szczegółowość mogła być lepsza, kolory ponownie wydają mi się jakieś bladawe i ponownie to jest akurat mały pikuś. Tryb portretowy działa także tu, odcinanie krawędzi odbywa się poprzez ich rozmywanie, więc jak się zmruży jedno oko, można dać się na takie bokeh nabrać. Telefon nagrywa wideo w 1080p. Jeśli ktoś szukał 4K, może sobie co najwyżej 4 literki napisać na kartce. Ale jest cyfrowa stabilizacja działająca zupełnie dobrze i to miód na me serce. Jest też zwolnione 4-krotnie tempo. Jakość filmów oceniam także na 4+. Szczegółowość jak na tę klasę jest ok, płynność wypada w porządku, kolory nie są brzydkie. Redmi Note 5 obsługuje LTE kategorii 13, ma Bluetooth 5, ma radio FM i ma także diodę podczerwieni. Niestety, po raz kolejny Xiaomi położyło lagę na NFC. Co pewnie część z Was zrazi, szkoda. Jeśli zaś chodzi o jakość połączeń głosowych, przez cały okres trwania testu była w porządku, do tego nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. A na koniec bateria. Ma 4000 mAh i to dużo. Energii wystarczało mi zawsze na 2 dni pracy, a najlepszy wynik włączonego ekranu, jaki osiągnąłem, to ponad 9 godzin. Redmi Note 5 w tym aspekcie zatem mocno punktuje. Dziwi zatem, że smartfon nie obsługuje szybkiego ładowania. Tym bardziej, że wspiera je procesor. Ładowarka w zestawie jest 2-amperowa, po pół godzinie w rogu ekranu zobaczyłem 30%. Całość ładuje się w grubo ponad 2 godziny. Niestety podpięcie ładowarki, która obsługuje Quick Charge w nowszej wersji 3.0 w niczym nie pomaga. Przetestowałem na sprytnym, potrójnym zasilaczu od Greencell. Nomen omen, niezmiennie go polecam, to świetna rzecz. Pamiętajcie też, że smartfon ma odchodzące już do lamusa gniazdo microUSB. Podsumowując, mimo kilku braków, z których najbardziej bolesny dla wielu osób będzie pewnie brak NFC i brak szybkiego ładowania, Xiaomi Redmi Note 5 z całą pewnością mogę nazwać smartfonem imponującym. Na odcinku, na którym inni producenci wystawiają plastikowe bieda telefony ze słabymi multimediami i równie słabymi procesorami,
Xiaomi rzuca do walki sprzęt z dobrym ekranem, nowoczesnym interfejsem, częściowo metalową budową, wydajnym układem i solidnym aparatem. Do tego nie zapomina o dużej baterii, a całość sprzedaje za około 900 zł. A gdybyście byli w stanie zrezygnować z 1 GB RAM i z połowy pamięci, to sprzęt może nawet dałoby się kupić za jakieś 790 zł. Za tyle przed chwilą w porównywarkach znalazłem wersję 3.32, natomiast zwracam też uwagę, że ceny zmieniają się bardzo, bardzo dynamicznie. Tydzień temu je sprawdzałem, były zupełnie inne. Natomiast pamiętajcie też oczywiście, że telefon da się kupić w Chinach i wtedy będzie jeszcze tańszy, więc dla osób chcących oszczędzić pieniądze jest alternatywa. No a pytanie na sam koniec nie powinno wcale brzmieć, czy warto Xiaomi Redmi Note 5 kupować, bo odpowiedź jest zupełnie jasna. Tak, to jest dobry sprzęt za bardzo dobre pieniądze. Natomiast można byłoby się bardziej zastanowić nad tym, czy za te pieniądze da się kupić cokolwiek choć równie dobrego. Jaka jest Wasza opinia w temacie? Czy Xiaomi Redmi Note 5 właśnie zostało królem tych, powiedzmy, tańszych średniopółkowych smartfonów? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Przypominam, że we wczorajszym mini odcinku, powiedzmy, ogłosiłem konkurs, w którym można wygrać fajne fanty od Acera, w związku z tym zapraszam do niego. Link jest teraz w rogu ekranu i na dole w opisie również. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie testowanego dzisiaj sprzętu albo jakiegokolwiek innego, również zapraszam pod film, można je zadać w sekcji komentarze. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!